Po prawej stronie jest oryginalny film, a po lewej prawdziwe życie! Wow! Ale to i Katnap to tak na... Aż Dog Day zemdlał! Gdzie on uciekł? Grać gdzieś... I włącza Dog Day muzę i tańczy! Tutaj... Dobra, tutaj... I Katnap! Okej, mieliśmy gracza i Dog Day'a, okej. I Miss Delight! Ale... No! Jak animacja, jak pozarabiał Katnap! I prawdziwie... Co z nim zrobi? Nie! Nie, on mu tego nie robi! Czy on go bierze? Nie! On będzie go gotował. A co to za zupa wyjdzie? Już kiedyś kogoś ugotowali. O, Dog Day podrywa Katnapa. Katnapice w sumie, to jest Katnap. Jaki silny jest Dog Day, co jest? Ale w prawdziwym życiu też chyba. Katnap się tak wystraszył, że to player się bał. Katnap by się chyba nie bał Miss Delight. Nie wiem, dlaczego on się tak nie wystraszył w prawdziwym życiu. Aż dziwne. Miss Delight! No dobra, Banana Car też był żółtą postacią. Biedny, ciekawe za co oberwał. Ej, dobrze, patrzcie, w oryginale wchodzi Katnap. Oni naprawdę to odtworzyli, prawdziwego bąka w windzie. A Miss Delight wlazła i co? Ojej, ona już zamknęła drzwi. Trzeba jej pomóc lajkiem. No bardzo pomożecie klikając suba teraz. Ucieknie? Uciekła, dobra. Aha. Tu Among Us miał przycisk, a nie, Katnap ma kupę. Dlaczego? Przecież koty są z reguły czyste. Long time go, ready, go. No, dobra, mamy Nuggetsa. Aha, bo tutaj Nuggetsa ściskają, a tu Dog Day, on też jest pomarańczowy. I tu Katnap prawdziwy. Dobra, tu jest Katnap prawdziwy, a to rysunkowy. A Smiley... I Smiley Critters też przyszły. Dobra. Kozacko to zrobione. Czego on się... Musi się wyprowadzić. Biedny Miss Delight coś knuje. Dog Day. Nie! Do fabryki zabawek! Ale to Miss Delight się nad nimi... I Katnap przyszedł jak prawdziwy bohater! Dawaj! Dasz radę! No i daj, teraz za karę, że się posłuchali. Poszli w ogóle za obcą babą. Dostali! No! A co innego mieli? Właściwie co innego Katnap miał zrobić? Na przykład wytłumaczyć, że obcym się nie ufa? A nie od razu lać. Lubi, lubi, daba. O nie. Ja już to w głowie mam tą piosenkę chyba milion lat. Cały czas, 24 radowe. Jeszcze z jakim. Co jest? Jak animacja fajnie odtworzona. Aha, bo oni się gonią. To jest ten, oryginalna scena była. O, tu mamy Jacksa i Ragata, a tu mamy... Katnapowi się sikać chce. No i dobra, zamknął drzwi, jest odetchnął z ulgą. O nie! Ja... Przyznać się, komu się kiedyś chciało tak bardzo sikać w nocy, że przyśniło mu się, że sika i się obsikał. No mi się ostatnio tak śniło, na szczęście było sucho, więc nic się nie stało. Ale to jest najgorszy sen, najgorszy. O... Co się stało? Co się wydarzyło przed chwilą? O, jakiś zadowolony, zbiera pieniądze. Ja nie wierzę i naprawdę jeszcze przyszła kobieta i kopnęła. A Dog Day zabrał siano. Ja nie wiem, czy widzieliście, ale w oryginale kto inny zabrał siano. Dobra, jedzą pizzę, je Katnap pizzę i przychodzi Dog Day. Będzie chciał ukraść pizzę, czy co? Albo Karaluch. Ej, i w prawdziwym życiu gdzie idę za donat? O nie, jeszcze z nożem. Mamy żarcie. I to Mami Longlegs chyba. Karmi Katnapa. I wszystko ze żar, dobra. Ale... I prawdziwym nożem normalnie mu gro... Najważniejsze pytanie brzmi, skąd ktoś miał prawdziwy nóż? Co tu się... Ile tu postaci się zmieniło nagle? O jeden.
O, gda, gdy, gda, gda, o. Dogdy, co na kap... Nie, on tego nie zrobił, naprawdę, nie wierzę. Co tu się dzieje? Teraz Hagiołagi jeszcze ich goni za... Aha, a gdzie ma widelec? Halo? Gdzie jest widelec? Nie był, nie był. O jele. Ale by mi się zakręciło w głowie, jak ktoś by tak mną potrząsnął. Ej, to dobrze zrobione. Smiling Critersy zamiast Hagiołagi, ale... Oj, możemy się pouczyć teraz angielskiego, okej. Gonny! Tu czy Katnap, a tam miał być Skibidi Toilet. Halo! Co to za oszustwo? A teraz uczy Dogdy, a dobra. Był Katnap i Skibidi Toilet, a teraz jest Dogdy i kameramen, dobrze. I trzeba się uczyć, pamiętajcie, trzeba się uczyć. Gon, Lun, Nan. Aha, i jeszcze jeden uczył nie naprawdę. I ja mam wiedzieć, który uczył dobrze. No nie, no przecież skoro oni mnie uczą, to ja mam prawo być głupi, tak? I ja mam wiedzieć, kto uczy dobrze, super. Kto uczy dobrze? Dogday! Możemy ufać Dogdayowi. Nie. Nie. O jeden. I to jeszcze ilu ich jest? O nie. Teraz już wiem, dlaczego takie orkiestry nie istnieją. Dobra, a on czemu teraz... Czemu elefant teraz nie narysował tu Hagiołagi? Tu leżą... Jest Poppy, jest Dog... Lecz dwóch Hagiołagi. Dwóch Hagiołagi jest! Aha, i tu zamiast tego to Hagiołagi... No dobra, jest! I... O jedy. O nie, no czemu ona każe mu zjeść... Nie, no naprawdę... Jeszcze... Jeszcze dostać... Och, trzeba dostać za to, że się nie chciało czegoś takiego zjeść. Nie no, super! Przecież to było gorsze od brokułów! Ale nie ma nic gorszego od sałatki z groszkiem i marchewką. O, widziałem te TikToki nieraz i... Ale fajnie, że ktoś zrobił... Tylko tu powinna być Katna pizza, a nie elefant, halo? Ej, fajnie! Podoba mi się to! Ty pieniędzmi co rzuca Katna taki bo... Zamiast złota banan. Ale pudełko, o, pudełko drogie! No nieźle. Ej, dobre! Ale jaja! Ketchupę! O jedy! Ketchup miejsce! Oj, to jest super otworzone! Nie, no na ścianie, jeszcze nie mów, że ściany sobie jeszcze pobrudzisz. A to mu się śniło tylko, o jedy. O fuj! O jedy! Nie! Jeszcze ten długi na koniec. To ile bananów ma? I, aha, bo ono twa... No tak, i po prawej ich jest tylu i... Katnap rozdaje banany i tańczą i się cieszą, dobrze! Banany zdrowe są. Ale odkąd się dowiedziałem, że w bananach mogą być pająki, no to... Już nie jem bananów. Dobra, czemu oni się tu bawią normalną maskotką, a w prawdziwym życiu... Nie no, kupą. Serio, bardzo śmieszne! Uhuhu! Zamknął się drzwi i teraz będzie kto inny? Nie no, jest kto inny! Piggy Piggy! Piggy Piggy, Piggy? No i nie wiem. To jest Dogday zamiast Mario. Ale się wy... O, gedagi digi, o jest! Chicken Nugget! Szukają! Szukają! Złodzieja gedagi digi, o! Jeszcze pomocy chcą, łapkę w górę, od razu, nie ma nic, łapek w górę teraz. Nikt nie musi teraz klikać, nikt! Oj, co oni w ogóle w samochód prowadzą? Jest, dobra, jest żółta postać. Zaraz Mami Longlegs jest Hagiołagi biała, okej. Okay. I brokuła ma, mówiłam, że ma brokuły, nienawidzę brokułów. I cytryna lepsza. Freddy Fazbear. Jaka przeróbka. O nie, no serio. Kto tego nie posprzątał? No co za brudas. Amina, amina. Talent. Czysty talent.
Oj, z dzieckiem się bawi. O! O nie! Aż przypomniało mi się, kiedyś dziecko w rodzinie wziąłem na barana, takie małe dziecko, i ono mi się zżygało, bo dopiero co mleko wypiło. Super, super. O! To chyba po grochówce było. O! On nie trafił! Je, no czemu? Czemu Hagiwagi nie trafił? Ale to było okrutne. Ej, ale to jest fajne. Normalnie ręce, pudełko się otwiera, kat tam wychodzi z pudełka. Fakt, że to Aha, bo to był ten straszny. Dogday, co ty robisz? O nie, najgorsze uczucie, jak jeszcze budzik dzwoni, nie? Nienawidzę bucików. Wyłącz. Aha, no i właśnie, najgorzej, jak się nie da tego budzika wyłączyć. O nie, to skórki wiszące na palcach. Jeny, najgorzej, jeszcze tak za dużo oberwać. O! Jeny, jeszcze solą! A! I ostre je! Nie zrywajcie tych skórek na palcach, nie. Jo, kofajna małpa. Ej, czy mi się wydaje, czy małpy nie powinny pić takich napojów? Tak mi się wydaje. Katnapy mogą, ale małpa nie, no bez przesady. Trują małpę. Katnap w dorsach? Co on tu robi? No słabo odtworzone. Je, 0 na 10. O, to jest prawda. Milimetr. Wystarczy milimetr pod prysznicem, inaczej i już jest albo za gorąca, albo za zimna. O, joko ryba! O jeden, to chyba nie jest ryba, nie? To jest płaszczka. O nie! Dlaczego to... Żarty o bąkach, zawsze śmieszne, to dlaczego? Jakie trio! O jeden, co oni robią? O! Nie ma jedzenia, katnap, sio. Bo katnap to jest taka przybłęda uliczna po prostu. Zamykamy drzwi, do widzenia, katnap. Ale dalej puka, dalej. To nie on? Nikogo nie ma. Jaki jumpscare chamski, co to było? You ready? O, red light, green light, dawaj. Kicken chicken. Zbany hopskoczem. Aha, bo ona szybka jest. Jak blisko już, co jest? I... Nie. Nie wiem czemu zawsze jak się w to gra, to jak ktoś już jest tak blisko, to jest taki stres na końcu, jak już się odlicza. O! Wszyscy razem! O! To jest ta scena! Katnap, pomóż zastąpić, czy... Nie, to nie to. Co on tam robi? On się wściekł, katnap, dobra. Łapka w górę, wszyscy zostawili. No, zamykacie... A, bo łapka w górę pomogła. No zamknij te drzwi! No. Nuggets, gedagedy. Czemu oni tu nuggetsa nie mieli, tylko ciastko? Tu też powinna być nóżka z kurczaka. O nie! Nawet świnka je nóżkę z kurczaka. O. A oni babeczkę jakąś z bananem, orzechem. Ja, a to by... Dobra, o matko. Oni tam mieli takie ciastko brązowe, a ja myślałem, że to jest to, co wcześniej. Ale wszyscy zjadają. Tego nuggetsa też zjadają, szeryfa. Jakie podglądanie. O, Dogday, jaki kochany, tak? Aha. O, to jest ta scenka. To my chcemy spać, katnap. No i to fajnie otworzone, no zobaczcie, nawet dymek jest. I oni teraz idą w kimono. Normalnie idą spać. Wszyscy. Ale impra, co tu się dzieje? Dobra, dlaczego to była impra, skoro oni powinni spać? Czemu nie śpią? A katnap w prawdziwym życiu ma 100 żyć i chcą mu je zabrać. Zaraz, taniec cipić. Co? Aha! Cegłą go, nie. I dobra, już 99. Nie! Nie do blendera! O-o. No tak, już mieliśmy 2. 98 zostało, tylko... 97? 96! Dobra, skibidi toilet. 95 zostało już tylko.
Aha, gość jak się wkurzył, zaczął wszystko naraz robić. 90, już 10 razy. Nawet nie zdążyłem zauważyć, kiedy 10 razy Katnap zginął. O, i teraz co się wyda... Aha, spadł. Nie no, on go cały czas... Czym go on teraz trzasnął jakąś rurą? Tu spadł z budowy. Dobra, to jest Jax. Tu jest Katnap. O nie, Katnap normalnie będzie krojony na jakąś potrawę. Zupa z Katnapa. A Jax go zje. Czyli zjedzenie przez Katnapa, przez Jaxa. O, i teraz Jax za karę do kibla. Skibidi Jax. O nie, ja to widziałem. Czemu ten Katnap miał na sobie coś brązowego? Dobra, ale teraz chyba... Aha, spadnie z drzewa i... Jax go uratował. Ale jaje, no to nie zginął, to się nie liczy. Przecież... Aha. Jax go wyrzucił. Nie rób tego, nie! O ja cię kredzę, dobra, to już wiem, jaki to jest kolejny sposób, super. Ojo, prasa hydrauliczna. Ale ty... Kocham wszystkie filmy z prasą hydrauliczną. Czemu on żre tyle? Ojej. Biedny po basenie. John Cena, nie wierzę. Aha, i to jest kolejny sposób. Oj, to jest co, katanom go? Ja nie wierzę. No to już jest przegięcie. Nie no, normalnie Katnapa katanom, czyli samuraj jest w stanie Katnapa pokonać. Już o tym wiemy. A tu przecież to, zwykła piosenka nie jest w stanie nic z Katnapem zrobić. Aha! No tak! Czyli nie słuchajcie nigdy tej piosenki na plaży, bo to jest niebezpieczne! Zginiecie! O, czy to oznacza, żeby nie śpiewać nigdy z Pomni? Pomni się zdenerw... Laserem! Ja myślałem, że ona laserami z oczu, a to opona! O, ten Katnap cały czas... Czemu ten Katnap miał rękę, pilota zamiast ręki? Co jest? On zginął od pilota! I teraz w kiblu! Ja nie wiem, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? To jest chore! O co tu chodzi? Czy jest ktoś z was w stanie wyjaśnić, co tu się przed chwilą stało? Teraz walczysz z Jaxem, tak? Czy tań? Oni się bawią. Aha! I Jax go bije. Ej, a kto tak nie robił? Zawsze się kiedyś brało jakieś zabawki czy żołnierzyki. Od czego tym razem zginie? A ten beknął mu. Bąkiem go, no tak, bąkiem go pokonał. Co? Jak to wysoko? Nie! Ja cię kredzę, jak on leci. O ja. Ej, to gościu kamerę postawił nawet na dole. Zobaczcie, ile on leciał. No i już Katnapa nie ma. 68 zostało. Pomni? Ona coś wyczaiła. Ona wyczaiła Katnapa! Teraz pomni zeżre Katnapa, czy... Katnap, co ty, czym ty się bawisz? Nie wolno, to jest niebezpieczne! Nie no... I się goni, nie no... Co teraz? No co tam, dlaczego? Yeah. To się nie miało prawa tam stać w ogóle! Like czy lubisz snow? Śnieg? O! Nie! Czemu? Can you say snow? Powiedz śnieg! Nie, zginął od śniegu. O, Katnap lubi ostre. Ale już rytera. A on nie wiedział, że to ostre. I co? O jeden. Pierwszy raz widziałem po ostrym, żeby komuś tak naprawdę poleciał ogień. Aby odblokować ukryte treści, kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj z dzwonkiem kanał. O, jak skrzypi drzwiami teraz Katnap. Zginie od skrzypie. Nie. 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 O nie. Przytrzasnęła go.
Shit. Oni od autobusu jeszcze, od czołgu może zginąć katap. Od czego jeszcze nie może? Od ciężarówki może, od kałacha, od trumny. Helikopter! Co, nawet helikopter? Tak, helikopter! Helikopter, helikopter! Ej, ale oni wszyscy zginął tu. Tylko katap! O jedy, ten katap to się teraz... Co, czemu go to... O co chodzi? Balonika z wodą mu... Zamrożą go! Nie, zamrożony, nie. Ale ja myślę, że to powinno być załatwione ściekłym azotem. Nie, no przecież ten Jax to co mu robi co chwilę. O, i co, i teraz też zginie, bo się prze... To się przewrócił, no przecież to ciamajna taka. W ogóle już prawie połowa. No i co teraz? No, on się cał... on nie może tańczyć. O, co się dzieje? Kto mu... Jax. No oczywiście, że Jax pod prysznicę. Katap nie może nawet prysznica spokojnie wziąć. Coś... Ale co? Jak on się zawiedził? Aha. Katapulta! O nie, pomnij. 51, zaraz 50. O-o. Pomnij, widzi katapa. Goni go! Nie... Ona ucieka! O nie, została połowa, temu ściana na głowę spadła, no. O, wołają się. No i... No dlaczego katap zawsze biedny dostaje? A nie nikt inny. O, co? Przesłuchanie. Przesłuchanie! Na przesłuchaniu też może zginąć katap. O ja, ale on jeszcze przy... O, przeklina! Dobra, dlatego zginął katnap. Jeden biedny pluszak. Nie! Dobra, czyli tak może pluszak zginąć. Super. Nie no. Kto tak robił pluszakom, to jest istym psychopatą, naprawdę. O! Alphabet Lore nawet! Google, o! O nie! O, się nie spodziewałem. O, katnap na siłowni? Dobra, katnap na siłowni zginie. Ciężary go chyba przygniotą. O nie, silny jest katnap. Zobaczcie, ćwiczy. 90! A nie, to 0, to 9. Patrzcie! Ja nie wiedziałem, że katnap... 20! 20 kilo weźmie katnap? Dalor! O nie! No przygniotło go, biedny, no. Za duże ciężary wziął. O nie! Wychodzi na to, że ktoś tu za dużo grochówki zeżarł. Znowu blender? Nie! No nie, no jak znowu? Nie! A, teraz tą głowę. O super. I co będzie? Deser z katnapa. Shake katnapowy. To jest. A ja wiem, to jest na mięśnie. Bo to jest ten katnap, który ćwiczył przed chwilą. I to jest shake proteinowo-katnapowy na mięśnie. Na przyrost mięśni będziecie wielcy. O to, aha, że można go przywio... Nie. I puści go, puści go. Czy zostawi go tak? Zostawił. I don't say ble ble ble. Co tu się dzieje? Nie! Nie! No kanapki z katnapa se... W ziemniaka go zamienił. No i katnap został ziemniakiem. Nie! Katap boi się wysokości, na pewno.
Ej, ale przecież on tam nie zginął, o co chodzi? Chyba, że na zawał, no to tak. Aha, wiatrak. No i super, 38 żyć mu zostało. 37! Nie no, nie wierzę. In nomine Patris et Spiritus Sancti. 36. Nie. O nie! Nie! Ja miałem taką klatkę schodową, kiedyś mieszkałem i tak umiałem. I nie powiem wam, co na niej robiłem, bo to nie jest na ten odcinek czas. Wcale się tam nie wspinałem, wcale po poręczach. I dopiero teraz widzę, jaki to był głupi pomysł! O, 35... Biedny, dostał kopa, katap! O, ten katap jest groźniejszy. No. Jelo! Co to jest? Co oni mu zrobią? Aha, on sobie się... Katap, katapa, no super. O! Znowu będzie ćwiczył? Nie, to jest dwóch katapów. Aha, i jeden drugiemu ciężar spuścił na głowę. Ja! Ale wredny jest katnap dla katnapa, ja nie wiedziałem. Czyli katnapy są dla siebie niedobre. A ten ćwiczy. I drugi przyjdzie. Dobra, ćwiczenia nie są dla katnapa. Katapulta. To była druga katapulta. O tu co? Pomnij, co ty robisz? Aha. Ej! Te pluszaki się zmieniają. Dobra, jak to niby katnap zginie? Aha, popomnij, zobaczyła katnapa i katnap na super. 29, 28, 27. O nie, granat, aleluja. Od kota nawet. Ej, czy to jest ten katnap właśnie pokrojony? Nie, to nie jest ten katnap ziemniaczany. Nie jedz... No właśnie, nie wyjadać. Teraz już wiem, czym groziło wyjadanie. Mamie jak gotowała, mogła tak samo ze mną zrobić. Piłka lekarska widzę i katnapa. Jako kręgle katnapy mogą służyć. Nie! Woda się smaży. Czy to olej? Woda, woda się, olej tak nie reaguje. Normalnie smażą katnapa. Katnap na słodko. Na ciepło. O nie, no jeż o katnap. Katnapowy jeż. Biedny katnap. No i co, koniec, pojdź. A jeszcze Jax go dobija, no tak. Oczywiście. Pod bąka padł. No jak mi... Nie, do mikrofalów nie wierzę. Nic nie widać. Nic nie było widać, halo. Chociaż może w pralce będzie widać, please. O, w pralce od razu wirowanie widać. Ładuję telefon, katnap i co? No i prąd. Ja cię kręcę, dlaczego? Przecież dobrze podłączył, czyli katnapy nie potrafią korzystać z telefonów. Ale czy kupę mogą robić? Aha. No, ej, jestem tu! No i co mu Jax zrobił jak zwykle? Ej, 16 żyć mu zostało. Nie no, drzwiami go przytrzasnęli, nie wierzę. Ej, ten katnap już nie żyje. O, żył! Aha! Foto! O, selfie nie można sobie robić? Oh no, no, what to do? No, no! Do śmie... Aha! Przez zdjęcie do śmietnika, ja nie wierzę. Aha, bo zginął, no tak. Jak zwykle został pokonany. 12! Co? Razy 211? Jak dwie... Jakie... Ile mu żyć? Co jest? 7! Nie! 6! 5! 4! Aha, Jax będzie robił sałatkę teraz. Nie no, super! Super sałatka! A, no i zje sobie, no tak. Zjadł, pomni! O, o nie!
O, widzicie? Po mnie jest niewarta do zjedzenia, nie wolno. I teraz widzimy, jak idzie chyba tutaj pani Hagiwagi. Uwaga, bo ja wiem, że to jest Kissimissi, ale ja chcę, żeby to była pani Hagiwagi, bo ja kibicuję Hagiwagiemu. Oni ją tu pokazują jako piękną, patrzcie, idzie w spódniczce. Ktoś tu się chyba zaraz zakocha. Nawet sześciopak ma na brzuchu. I to jest chyba bardzo ważne. Tak, idzie. I tak, Hagiwagi się w niej zakochuje. Tylko zobaczcie. Zobaczcie, jaki on ma brzuch wielki. Przecież ta pani Hagiwagi w ogóle, ona się też z niego brechta. Ale on jest jakiś zakochany, widzi. No niestety, nic z tego, chłopie, no zobacz. Ona taki sześciopak, Hagiwagi taki bęben. No i zobacz, no idzie sobie od niego, idzie sobie od niego, w ogóle na niego nie zwraca uwagi. O, chce się oświadczyć, on chce jej dać kwiaty, on chce się chyba oświadczyć. I co, ona się zgodzi? Zaraz, gdzie ona jest? Nie, nie ma jej chyba, zniknęła. Ja, ona już sobie poszła w ogóle gdzie indziej. O nie. Jest? Jest, dobra, zakochała się, jest dobrze. Jest dobrze, spokojnie. Zobaczcie, jak się trzęsie, ona się aż zawstydziła chyba. Ej, ale to nie w ni... To nie do niego, to nie na niego się tak patrzy. Tylko... O, jest muzyczka, dobrze. Jeżdża dyskoteka, co się teraz stanie? Jazda! Techno, techno, techno! Wyobraźcie sobie, że się oświadczacie, czy chcecie tutaj poprosić o chodzenie. A tu! Techno nawala, normalnie muzyczka jest. Tylko... Ale jaja! Ale wielki paker! Ja cię kręcę, kto to jest w ogóle? Czy to jest jakiś Robloxia? To jest chyba gościu z Robloxa, ale jaki on jest wielki! Kolejny to jest wielki noob! Giga noob potężny! I to dlatego się pani Hagiwagi zakochała! Zobaczcie tego, co on podnosi! Co? Co? Co to jest? O, to nie są nawet ciężary, pa... Ja mam prawdziwe ciężary! O! I raz! I dwa! I trzy! W zęby przywa... A nie to, co on podnosi! Takie coś, to ja sobie podnoszę jedną ręką! Palcem! Palcem jednym. O! Ale i widzicie? I Hagiwagi, kobieta Hagiwagi się zakochała. Jej się to podoba! Ten normalny Hagiwagi niebieski nie ma szans. Widzicie? Przecież zaraz, czy on będzie zaraz dalej próbował? Bo, ej, on i tak jej daje kwiat. Przecież ona nie chce kwiatów, zobacz na swój brzuch! Chłopie! Przecież ty, gościu, masz większy brzuch ode mnie, no. Wydaje mi się, że z takim brzuchem jak my nie mamy szans. Nie ma opcji. O, ten podnosi. Ale ja i tak jed... I poleci... Widzicie? Zakochała się w nim. Naprawdę się w nim zakochała. Ale Hagiwagi teraz niebieski będzie zły. Ale się zdenerwował. Ale ile on ma tam zębów tych swoich. A ci się śmieją. Daj jej tak. Tymi kwiatami w łeb. Wiedziałem, że to zrobi. O... Ale się zdenerwował! Bierze go! I nim rzucił normalnie! Ja cię kręcę! Ale on jest naprawdę silny! Ej, a Hagiwagi... Ona się przejęła tym! To może ta Hagiwagi pani nie jest taka zła, bo że go naprawdę jednak kocha, no bo zobaczcie! Normalnie się nim przejęła, widzicie? Ten ją zatrzymuje! Może ona go nie chce tak naprawdę! A nie, już się już się w nim zakochała, czemu? Co się stało? Przecież dopiero go... Ten cycami zaczął ruszać i się zakochała w nim. Hagiwagi, nie poddawaj się. Dasz radę. Oje, no on siły nie ma. Zobaczcie na niego. Biedny, nawet pompki jednej nie może zrobić. Ma takie chude rączki, taki bebzon wielki. A ten normalnie nosi panią Hagiwagi. Ona i jeszcze go się śmieją z niego. A to pacany jedne, noby jedne, bo to są panowie noby. Ale bym się też zdenerwował. On jak się denerwuje, dobrze. Zobaczycie, on jeszcze im pokaże. Wziął handelki. Ile to ma? To są takie, to są ciężkie, a ja takie mam. Ja też takie mam i to waży, jedno takie waży 150 kg. Więc on teraz normalnie bierze po 150 kg, to jest 300 kg w dwóch rękach. O!
Jedy, biedny. No ale dał radę, zobaczcie. Ej, radzi sobie. Ciekawe, czy będzie miał takie chudczy urośnie. Ej, coś się dzieje. Patrzcie na to. On jest zadowolony, coś się dzieje. Zaczyna biegać. On chyba zaraz brzuch straci. Patrzcie, patrzcie, patrzcie na to. Nogi mu się silniejsze robią i brzucha nie ma. O, dobrze. Ale jaja, widzicie, stracił brzuch. I on teraz będzie coraz silniej. Co się dzieje? Co? On normalnie na ręce stanął na bieżni i biegnie na rękach. Ole, to takich rzeczy to się... To ja nigdy nie widziałem, że można tak zrobić. Ale on się silny robi. Patrzcie, jak on szybko w ogóle bie... Ej. No i się wywalił. Aż mu się zakręciło w głowie. Ej, ale urósł. Ja się nie spodziewałem, że on tak urośnie. Ale on teraz będzie silny, przecież... Łoj, to ile to jest kilogramów teraz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kilo chyba to jest. To jest 8 kilogramów. I on normalnie tak podnosi sobie 8 kilogramów. Wiecie, ile to jest 8 kilogramów? To jest tyle samo, co 8 kilo cukru. Normalnie takie 8 paczek cukru, o to on sobie robi przysiady. Jak gdyby nigdy nic. Ale będzie silny. Ale on... W zębach trzyma, bo mówiłem, bo to z cukru. Ten do zębów se to wsadził, bo to cukrowe jest. Tak, mówiłem, że to cukier. Ale co jest, co on tu nawsadzał? Ale teraz on jest silny, to... Dobra, patrzcie na to, jednym palcem. Mówiłem i ja tak podnoszę. Bo to waży 150 kilo, ja też tu wsadzam zawsze takie duże talerze. I też sobie tak robię, normalnie jednym palcem podnoszę. Ja zawsze tak robię, to ja robię tak, zanim zjem śniadanie zawsze. Ole, jest silny, hagi wagi. Jest kolejny dzień. Aha! To on to w jeden dzień zrobił jeszcze. To co, dopiero on by jak tydzień by ćwiczył? Dobra, idą nubki. Z Robloxa idą, idzie ona zadowolona, pani Hagiwagi. I co? Widzą? Ale się zdziwili teraz. Co, to on jest większy od nich? Wow! Ale on jest bydle. Zobaczcie, ile... Co się stało teraz? Pamiętacie, jaki on miał wielki brzuch, taki gruby, taki bęben, taki normalna kulka? To zobaczcie teraz, ile on ma w ogóle... To nie jest sześciopak, to jest dwunastopak, on ma z 12 mięśni tutaj. Ale dużo, ja się nie spodziewałem. Ten co ma teraz, ile mięśni, ma dwa razy więcej niż ten Roblox, niż ten gościu z Robloxa. Ale ma bicepsy, ale ma mięśni, też może ruszać nimi. Ale jest zły teraz na nich. Ale ja nie chcę wiedzieć, co on ich zrobi. I on się teraz, dobrze, teraz on się z nich śmieje. No! Idzie wielki, już się cała ziemia trzęsie. Zdziwiony, co? Ej, a... Aha! Będzie bitwa! Ale jaja, będą walczyć ze sobą. Co się dzieje teraz? I co? A ten normalnie hantle bierze i rzuca jak jak zapałkami. Patrzcie, normalnie dzidą. I siu! O jedy. Ale on jest silny. On jest silniejszy. No oni tacy malutcy są przecież. Oj. Ja! Jak słodycze normalnie ich zjadł. No tak, teraz to dopiero jest prawdziwy Hagiwagi. Bo prawdziwy Hagiwagi jest przecież mięsożercą, tak? Ale ten Roblox boi się boi teraz. Jo. Przecież on też zostanie zjedzony. Czy nie zje go, czy nie zje? O nie. Wolno! On ją walnął w boka. I mu wszystkie mięśnie teraz zeszły. Oj, o nie! Fuj, o ja! Jeszcze narobił w gacie, ku... O nie! Ale to jest... Dobra, on go nie musi zjadać nawet. Zresztą przecież jak on by zjadł go z tą kupą, to przecież by się zżygał ten Hagiwagi i też by stracił wszystkie mięśnie, więc nie może on ich jeść. Wszystkie mięśnie mu spadły. Zrobił kupę w gacie. Ja się... Ale się ten Hagiwagi teraz z niego zbrechtał. No i teraz on jest silny. I co? Co się tam stało? Co się... Pani Hagiwagi się w nim zakochała teraz. No tak. No tak. I teraz będą żyli długo i szczęśliwie chyba, tak? Tak, no jest zakochana. Jaki zez.
Czy to są nowe? Nowe Smiling Critters? Ej, tych postaci jeszcze nie było! Ale jaja, to jest odświeżone. Wow, i nie ma tam zagadki matematycznej! To są całkiem nowe postacie i to nie są Smiling Critters, to są Frowning Critters. To oznacza, że są niezadowolone. Zobaczcie, jakie one wszystkie są smutne. Kto im zrobił krzywdę? Dobra, na pewno Bully Bulito. To on im zrobił krzywdę, on jest nowy. Ej, no rzeczywiście jest silny. Ale on dobrze gada, jeśli chcecie być silni, trzeba uprawiać sport. By the way, can you keep a secret? Sekret? Oczywiście, że sekret. Nie wygadamy nikomu, nie? Do you know Crafty Corn? Znamy Crafty Corna. I want to give her a flower. Dobra, czyli Bully Bulito chce dać Crafty Cornowi kwiaty. Zakochał się cwaniaczek. What color do you think? Jaki kolor? Nie wiem. A Piggy powiedział, że czerwony lubi. Dobra, idź. A czerwony jest u Dog Day'a i musi zabrać czerwone kwiatki. Idzie, daje. Zakochany. Aha, nie podoba. O nie. Piggy zrobił byka w balona. Tak naprawdę on Crafty Corn nienawidzi czerwonych. Dobra, idź jeszcze raz. Tak, teraz ma prezent. Dobra. Co? Nie! Co ten Piggy narobił? Ugotował Crafty Corna. Nie wierzę, nie. Nie, jeszcze. O nie. Roast beef, delicious. Jeszcze byka ugotował. Dobra, teraz już wiem, dlaczego one są niezadowolone. A Catnap sobie smacznie śpi. O nie, impreza go obudziła. Nie może spać, bo tak, bo te krytery synowe sobie imprezkę robią. Tiggy Tiger. On chce się z nim bawić. Ale Catnap jaki zły. Dobra, jak ktoś mnie budzi, to ja też jestem taki zły. Ja rozumiem w 100% teraz Catnapa. Ale może będzie chciał się z nim bawić, zobaczmy. Będą najlepszymi przyjaciółmi. O, nie wygląda na to. O nie. Ten Tiggy Tiger to jest po prostu ten kolega, którego nigdy nie chcesz mieć i on zawsze się do ciebie przyczepi. A poza tym, kto z was też nie lubi, jak się was budzi, to musi szybko kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować kanał, żebyśmy się dowiedzieli, ilu was jest. Bo inaczej was taki Tiggy Tiger obudzi. On chce się bawić. I on szuka swoich przyjaciół, tych Frowning Crittersów. Oni się bawili w chowanego. On liczył. I oni uciekli, go zostawili. O jeden, okrutne. Ej, ale on jest kochany, bo on mówi, że on jest cierpliwy. Więc chyba nie jest na nich zły. Dobra, już wiem, czemu nie chcą się z nim bawić. On mówi, że jego zemsta będzie okrutna. Did you come back for me? Dobra, Catnap. No i śpi sobie i ma spokój. No. Chyba ktoś nowy? Hi, I'm Crocky Rocky. Tak, Crocky Rocky, czyli krokodyl. Wanna look like a cool kid? Me and my brother, Kick and Chicken, are the coolest kids out there. Aha! Czyli Kick and Chicken to jego brat i oni są najbardziej cool. Take this star necklace. Aha! And become a third cool kid. Ale czad! Można do nich dołączyć, tylko trzeba ubrać tą gwiazdkę. Hey, wanna listen to some cool stories? Dobra, jeszcze jakaś fajna historyjka. Zamknęli tego miśka w szafie. O nie, no, oni są wredni. Dog Day się zdenerwował, ale czemu? Dog Day zakochany w tym czerwonym, ja nie wierzę, co tu się dzieje. No co ty gadasz? Czajcie, że Kick and Chicken nigdy nie był na zewnątrz? Co to w ogóle ma znaczyć? Oczywiście, że pójdziemy z tobą. Biedny jest po prostu wystraszony, on się boi wychodzić na zewnątrz. Gwarantuję ci, Kick and Chicken, nie masz się niczego bać. Nie masz się czego bać, wychodź, normalnie idź. No, idź, nic się nie stanie. Co ja narobiłem? Oszukałem go! Kroki, Roki, szukaj go! Catnap mówi, że go w ogóle nie widział. Przecież on go porwał! Normalnie, oszukuje, że nie. Aha, i on go nie widzi! Nie!
Dobra, te Frowning Critters naprawdę są smutne! Mam nadzieję, że kolejny będzie zadowolony. O, you know why they call me Snidey Spidey? Snidey Spidey, on musi być wesoły, na 100% będzie wesoły, to już jest szczęśliwy dzień. Dawaj, dawaj, bądź szczęśliwy. On jest zadowolony. No i w końcu coś będzie szczęśliwego, w końcu. Pajączek jest szczęśliwy, dobrze. To on powinien być Smiley Spidey. On chce kogoś wystraszyć, dobra, idziemy. Właśnie, wszyscy teraz powinni spać i on teraz może iść wystraszyć ich. Dobra, ale będzie dobrze. W końcu coś szczęśliwego i wesołego. To gdy śpi, ale będą jaja, na pewno go wystraszy, na pewno. Uda ci się, uda ci się. I? Czemu się nie wystraszył? O co chodzi? Powinien spać przecież. Nie, oni wszyscy śpią i się nie budzą. Nie! On miał spray przeciw insektom, zwariował! Dobra, ten catnap to jest chyba i tak najwredniejszy ze wszystkich, ja już nie rozumiem. Ale teraz będzie wyjaśnienie, wiemy co się stało godzinę wcześniej. O, oni wszyscy byli zadowoleni. Aha, bo oni tak jak wtedy, że catnapa proszą, żeby pójść spać i on ich uśpił. Ale, no dobra! Dobra, oni zadowoleni. Tylko dlaczego on tych usypia, a po prostu tego pajączka potraktował sprayem na owady? Nie mógł też sprawić, żeby byli szczęśliwi, żeby był szczęśliwy jak te? Aha. Aha, i nowa czołówka. One naprawdę są smutne. Jak to w ogóle brzmi? Jaka creepy muzyka w ogóle, teraz to jest dopiero przykre. Ja nie wierzę. Frowning Critters, super. Jest już noc, okej. I wszystkie Frowning Critters są... Nie są szczęśliwe? Kto to? Catnap przyjdzie, Catnap. Zobaczcie! One zamiast być szczęśliwe są cały czas smutne. Dobra, czyli kto to wchodzi? Kto to wchodzi? Kto to wchodzi? No catnap. To Dogday i Dogday jest szczęśliwy. Ale jaja. Catfane. Please help us to wake up, Catfane. Oni chcą się obudzić, oni smutni śpią cały czas. We need it, Catfane. No oni muszą się obudzić, ale jaja, oni cały czas śpiący są. Dogday ma kawę. Daj im kawę, dobra, oni się obudzą kawą. Na pewno. Oj, są szczęśliwi, wypili kawę, dobrze, mówiłem. No i teraz to muszą być szczęśliwe. No. I teraz jest szczęście, dobrze, bo Dogday dał im kawę. W końcu. O, jaki słodki, kochany, ojejku, ale go bym przytulił. Więc zobaczmy sobie wszystkie jumpscary i ukryte ciekawostki z Poppy Playtime 3. To nie jest na moje nerwy, ja nie grałem w Poppy Playtime 3, chociaż w sumie twierdzę, że powinienem. To jest prawdopodobnie początek, tak? To jest początek, więc ja po prostu wolę zobaczyć, co by mnie czekało. Oho, i tam był catnap. Czyli nas rzucił gdzieś na dół, aha. Ulelelela, co tu się dzieje? Okej. Okay. Teraz Poppy, nie, Oli. Myślałem, że to Poppy gada, a to... Widziałem! Widziałem! O, ja. Nie! Ja cię kręcę, dobra, nie, ja już wiem, dlaczego ja w to nie gram. Okej, okay, ja już mam dosyć, dobra, mi wystarczy to. Jak ja bym miał tam iść? I... Czy mi się wydaje, czy ja też tam coś tu widziałem w ogóle? Ale jak ja miałbym sam tam jeszcze przejść i sterować, to bym tam już chyba oszalał i bym wyrzucił komputer przez okno. Ale tutaj to co tu może być? Aha! Aha! To ona była! That's theirs now. Zaraz. Co to było? Welcome home. Aha, i ona znowu wyłazi! To... Aaa! Tylko on tym razem udało mu się uciec, dobra. Jen, jak to się drze! Ona chyba jest jeszcze gorsza. Ja ostatnio grałem w jedynkę, ale weź uciekaj no! Ja nie chcę tego jumpscare'a widzieć. Nie! Dobra, mam dosyć. Ostatnio grałem w jedynkę i to było z 2 lata temu, więc mi już wystarczy, dziękuję.
A tutaj co mamy? Catnap! Ej, dobra, jak catnap szedł. Dobra, ale to by było creepy. Ja nie wiem, czy ja nie muszę jednak zagrać w to. Kissy Missy! To jest sekretny pokój, tak! Ale jaja. I co to jest w tym pokoju w ogóle? Tam są jakieś zdjęcia. Ale jaja! Ja nie wiedziałem, widzicie? To jest jakieś zdjęcie w ogóle. Jakiejś dziewczynki, co jest? A to jest chyba jej właścicielka, albo to jest jej właścicielka może. Może ta dziewczynka wcześniej miała tą Kissy Missy i Kissy Missy za nią tęskni. Też tak może, a ja mam nadzieję, że to nie będzie nic strasznego. No. Dobra. A! Nie no! Czy to są jakieś jaja bez przesady? Co tu? Nie, jeszcze znowu wenty, przecież w wentach to w ogóle za... Kissy Missy, nie! No, no! A. I tu jest Poppy, ona mówi, żeby nic tam nie robiła. A, dobra, to była taka scenka. Czy to była scenka z bossem, czy co? No, tutaj Poppy uspokaja chyba Kissy Missy. Dobra, to czyli Poppy pomaga, no tak, dobra, jest dobrze. Jest dobrze i ona tutaj coś chyba... Nie, nie, tylko nie, nic strasznego, nic strasznego. A, dobra. Ta nauczycielka! Ale ja bym... Dobra. Ja już bym miał zawał serca, jak ja bym miał tutaj ją śledzić i w ogóle za nią chodzić. Nie, ten jeszcze włazi! Co za głupek! Jak zwykle w tych wszystkich horrorach, ten włazi tam, gdzie nie powinien. Po co?! Co ona robi? Przecież ona jest psychiczna! Ona jeszcze widzi nas. Aha, jak ona chodzi? Dobra, jak ona chodzi w ogóle jakoś dziwnie. No uciekaj, a nie się na nią gapisz, ja nie chcę na nią. Ty, a tu się zbagował z nią. Ale jaja, można było tak z nią zrobić. Że wejść na te biurko i ona nie wie co zrobić. Dobre to, ale patent 200 IQ. Dobra, już się nie boję tej gry w ogóle, jest easy, dobra. To nie jest nic strasznego. Luzik. Tu przed nią na luzie ucieka, dobra, jest spoko. Jest spoko, dobra. Ja się już niczego nie boję. O, no. Te? Przecież ona mu nic nie zrobi nawet. Dobra. A ja się głupi bałem. Nienawidzę. Nienawidzę tego. Nie chcę już tego oglądać. Po co to komu? Przecież ja... No, drugi raz! Ta nauczycielka jest powalona. A, bo to jest boss fight, dobra, i oni, aha, dobra, i oni muszą tu, on musi pokonać, dobra, jeny, dobrze, że ja w to nie grałem, przecież ja bym nigdy tego nie przeszedł, bo ja bym wylądował w szpitalu przecież, o, no zadziałaj, oj, działa, dobra, jest, o matko, w końcu, o jeny, dobra, udało się, ja cię kręcę. Jak ja? Nie, dobra, ja dziękuję już bardzo, dziękuję. O, to można wziąć? Nie, nie można tej maczugi wziąć po niej. Jak ja bym w to grał, to nigdy bym tego nie przeszedł, bo ja bym już wylądował na oddziale intensywnej terapii. A tu co ma? Ej, to jest to! Jakiś, ołtarz z catnapa. Ale ja, i tam smiling crittersy małe były. Fajne to. Ile ich w ogóle jest tam? Aha, ale ile tych małych tam? A ja lubię te małe. One są słodziutkie. Dobra, nie są słodziutkie. Może... Nie, ten też nie wygląda... Aha, bo one wszystkie mogą losowo wyjść, tak? Dobra, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. A nie, to nie losowo, to są różne pokoje. To jakiś słodziutki. Ty miałeś być słodziutki, oszuście jeden. One nie są słodziutkie. No strzel w niego tym małym palcem. Nie no, nie strzel. Tak, ja jeszcze, o ten słonik. O, dziękuję bardzo, no, słonik to mi pewnie tą trąbę w oko był. Dziękuję. Nie, to jest dobry wybór, że ja w to nie grałem, tak? Ja uważam, że to była najmądrzejsza decyzja w moim życiu. I, o tu co? Ile ich jest tych małych w ogóle? Ile, jak ktoś z was wie, to może dać znać, bo... To wygląda, że ich jest 10. Kolejny? To jest jeszcze inny? Tak, to jest unicorn, ale jaja. Ja nie wierzę. I tam jeszcze jeden! A tu... Ej, tu mu się zacięło chyba. Ale jaja!
Zacięły mu się wszystkie. Patrzcie, idzie, straszą go. Dobra, noby! Smiling critter noob. Noob, 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 mały noob. Dobra, ej, to teraz jednak się nie boję tej gry. Dobra, nie boję się niczego, to jest easy gierka. Te! A ja głupi niby się bałem, ta? Nie ma czego, w ogóle nie ma czego. Widzowie, ja jestem najodważniejszym w ogóle youtuberem na świecie. Ja mogę w to grać i się nigdy nie bać. O, teraz no. Co to jest w ogóle? To jakąś łamigłówkę pewnie musi zrobić. Easy. Aha. Katnap już idzie. Wstawaj. Ej, dobra. Nie, dobra, żartowałem. Żartowałem. Co to? Jaki? Po co mi to? Po co katnap? Bez przesady. Wytrzymamy, tak? Bez niego. Co to się, śmiechy jakieś głupie były? No, co to było? Oj, to jest głupie. Przecież to jest tu się... A! Jeny! Dobra, przestań! Idź dalej, idź. O! Dog Day! Ta, jesteś. Uratuj nas, tak. Ta Dog Day też się boi Smiling Crittersów, nie? W ogóle jakie ty. To jest chyba najbardziej creepy w ogóle z całej Poppy Playtime, nie? Zabawka, która się wisi na ścianie. I to. Aha. Dobra, jakie te. Czyli te Smiling Crittersy lubią zjadać Dog Day'a. I jego cały środek mu wyżarły. Aha. Przez katnapa. Ale jaja, czyli co? Smiling Crittersy zrobiły katnapa, dobrze mówię? Czy tam katnap jest bogiem Smiling Crittersów? Ale jaj, co? A i to jest ostatni Smiling Critter Dog Day. Ale on jest większy od w ogóle od innych. Czemu on każe mu uciekać? Właśnie ty! Uciekaj! Uciekaj, a nie mi tu grasz! Idź stąd! Mówi ci Dog Day, idź stąd! Nie, on nie idzie. Nie, 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 nie. Smiling Crittersy! Ile ich jest? A! Co one robią? Jakich jest milion? Nie! Co jest? Ta! I spuściły go ze smyczy i teraz one idą. Ja nie wierzę, czyli one sterują Dog Day'em. Dobra, to jest jakiś żart teraz? Nie no, no uciekaj, coś, czemu on się na niego patrzy? No idź stąd! Idź stąd! Jeny, dobra, chore to. No, ej. Ej, to nie jest to samo, co w jedynce? To jest to samo pomieszczenie chyba. Aha, i tu znowu Dog Day, dobra. Jasne, super. Dobra. I co, jumpscare, ta? Ja cię kręcę, ja myślałem, że znowu będzie jumpscare. O! Ten! Ej, katnap go porwał, tego króliczka! Nie no, dobra. Dobra, dobra, dobra. To jest nie fair. Dobra, jest git. Jest dobrze. Nie, nie, nie jest do... O. Dobra, to się film zaciął, czy... A nie, ten gościu chyba zatrzymał całą grę i dzięki temu może sobie zobaczyć, jak to całe wygląda. Jak wygląda jego... No, idzie ze smrodem. Ta, i smrodzi teraz. I potem jest scenka, w której tak na chwilę te... Widzieliście? I już teraz widzieliśmy, jak transformacja tego katnapa. I on już jest inny. I ja widziałem, w którym momencie to się stało. Patrzcie. Jak on tu zaczyna smrodzić, to teraz... O, to teraz był taki piksel. I to już teraz oznacza, że on już jest zamieniony. Normalnie, patrzcie. O, i on teraz... No, ale to chyba nic nie będzie strasznego, nie? To już chyba po prostu... O, to jest... Ale on jest creepy. On zapauzował. Jo, ale ten kot tam wygląda. Jakie pazuryry ma... Obciąłbyś te paznokcie, gościu, a nie z takimi chodzisz. On nie obciął w ogóle. Patrz, już w ogóle, on z kamienia jest. On wygląda jak kamień, a to jest tak naprawdę monster. To jest creepy. O, a teraz przynajmniej go goni. Ale go goni. Ale ta animacja... Ło! Ej, ale widzieliście to? Jumpscare był z nim normalnym, ale jaja. Ale jaja, no. Że myślałem, że będzie właśnie z tym długim, z długą jego gębą, a nie, było inaczej. Nie, dobra. Już się nie boję, katnapa jest easy, to jest w ogóle nic strasznego.
Haj, on znowu zapozował. Ale patrzcie, bo tu do niego jakieś kable, ta? I do... Nie, on nadepnął na kabel. O, ale on oddycha, co to jest? Nie, to jest... To jest chore. A to chyba ostatni boss fight, nie? Chyba z Catnapem. O, aha, dawaj go. Dobra, i ciul pruntem. Dobra, pokonany. Easy z tobą, Catnap. Normalnie. Ale jo. Co? I ręka wychodzi jakaś, pomóc mu chyba. Ta! Dobra. Ale to teraz co? Catnap zamiast zeżreć tego, to on idzie, żeby ten mu pomógł. A nie. Oho! Co? To jest jakiś mechaniczny smiling critter pewnie, czy coś takiego. Tak to może być. Ale jojo! A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.